Cześć, z tej strony Freaks, witam was w War Thunderze. Dzisiaj, co my tu mamy? Mamy Ki 44-2 High Shoki. Tak, nazwa jest bogata. A co pod tą nazwą się kryje? Otóż kryje się bardzo przyzwoity japoński drugoerowy myśliwiec z losowaniem 2.7, czterema karabinami kaliber 12,7 mm, które po ostatnim buffie są bardzo konkretnym uzbrojeniem. Amunicja do nich oczywiście na cele powietrzne, ponieważ podpala jak zła po prostu. Samolot wznosi się bardzo dobrze. Jesteśmy na tych losowaniach jesteśmy w stanie praktycznie być nad wszystkim. Przynajmniej jak grałem, to nie zdarzyło mi się nigdy, żeby ktoś był powyżej mnie. Oczywiście mówię tu o myśliwcach, ponieważ bombowcy mają trochę ułatwione zadanie. Jeżeli chodzi o taktykę grania tym samolotem, to jest on specyficzny, ponieważ dobrze się nim gra jako energy fighterem, czyli najpierw wysokość, później spadamy na wrogów. Aczkolwiek przy jakichś 550 zaczyna ten samolot stawać się taką małą cegiełką latającą, bardziej spadającą. Dlatego jak lecicie z tym samolotem, to starajcie się nie przekraczać 500, bo już potem nie zdołacie praktycznie z żadnym samolotem walczyć. I o ile ten samolot właśnie nie jest w stanie jakby latać z takimi dużymi prędkościami, to jednak steruje się nim o wiele bardziej miękko niż na przykład taką Foką albo P-47, czyli takimi już typowymi energy fighterami. No to ja strzelałem to ten SB2M. To dlaczego on kurczę zgasł? Co za podłość z jego strony. Dobra, ja tu widzę, że na moim pułapie chyba nic nie ma, a tu się zaczyna zabawa. Widzę dwie czajki, jeden jak siódemka, dwa jaki siódme. Czyli nic, co jest w stanie nas dogonić, jeżeli się odpowiednio rozpędzimy. Może oprócz tego jaka, do tego właśnie nim się trzeba zająć w pierwszej kolejności. Wykorzystujemy element zaskoczenia. Albo zaatakujemy sobie Żukowskiego. No tak jak mówiłem, przy 700 to ten samolot, gdybym leciał trochę wolniej, to już koleś by się pożegnał z samolotem. Niestety leciałem szybciej. Wobec czego nie zdołałem do gościa dociągnąć. No a co tu się dzieje? Już mamy łaga. Tym łagiem trzeba się będzie zająć. Gdzie jest w ogóle mój zespół cały? Tam jest. A to jest spokojnie, jeżeli chodzi o wznoszenie, to wyścigniemy tego łaga. Kurczę, co tutaj jak nawala? Już uciekam, spokojnie. Ale co my tu mamy? I naprawdę, co tak te przeciwlotnicze tak nawalają? Jestem ja 5 na 5. No. Dobra. Tu widzę, że kolega potrzebuje pomocy, bo Iszak mu siedzi na. No właśnie, na czym? Na ogonie. Nie, jako że ten łak chce z nami iść na czołówkę, to ja nie chcę z nim iść na czołówkę. Tego zrobię to w ten sposób. O,
Tak mówię, te dwunastki bardzo przyzwoicie, już mocą starczy ładnie trafić i jest praktycznie załatwione. Ale może zejdźmy na tego gościa, co on tu robi. No, nie będziemy szli za nim. No, ostatnie, że chcę, to jest kręcić się z dwupłatem i zostać przez niego zastrzelony, bo to jest masakrycznie zwrotne dziadostwo. Zamiast tego sobie pójdziemy do góry. Sobie nas goni. Jak ci się znudzi, to daj znać. No, pójdziemy sobie do góry. I Melmana i zobaczymy, czy ten... No i zejdziemy z powrotem tego Ishaka. Ishaka, nie, no, to jest Czajka. Aleś to jest zwrotne maleństwo. O, dobra. Dostał kryta. Jakaś mucha lata. Ja nie lubię ich. Czy much? Zresztą Czajek też nie lubię. Znaczy, znaczy samolotów oczywiście. Przyrodę bardzo lubię. Dobra. No, trzeba go dogonić. Z czym myślę, że nie będzie problemu. Dwupłaty jakoś nie są znane ze swojej szybkości. Dobra. Jednego mniej. Wykorzystując... O, nie. Panie Ishaku. Z działkami. Ostatnie. Naprawdę, ja nie mam ochoty zostać zastrzelony przez tego pana. To jest naprawdę zabójca. Ishak, który się kręci niesamowicie, w dodatku jeszcze z tymi swoimi strasznymi szwakami. Samolot czasem dziwnie wykonuje takie właśnie manewry. Jeżeli chcemy wykonać lekką poprawkę, to się potrafi obrócić cały. Jezus Maria, ta mucha mnie naprawdę prowadzi do szału. Ja to nie wiem. Dobra, jest chwileczkę. Dostał podpałkę. Dobrze. Jednego mniej. Zostało dwóch. Było 5 na 5, jest 5 na 2. A mi jeszcze zostało 141 pocisków do karabinu. Do karabinów. I myślę, że się leci im przeładować. Może tylko na chwilę zobaczyłem, czy aby na pewno. Zaraz po prostu pójdę po paczkę na muchy i jak po prostu taki. Ja to nie mam pojęcia, po co te muchy są. Przecież od zapylania kwiatów przecież są pszczoły. I motyle. I to są ładne, piękne stworzenia, pożyteczne. Nie wiem. Nie wiem, po co ktoś kiedyś stworzył te wszystkie kurde komary, muchy. Dajcie spokój. Tylko gryzą, denerwują. Po co to komu? Dobra, wracając do naszej maszynki do mielenia Rosjan, jak się okazało. No, bardzo, bardzo fajny samolot, właśnie chciałem zobaczyć, jak on lata po tym bufie dwunastek, bo teraz naprawdę one, no, zresztą widzieliście, co robią z tymi samolotami, jeszcze w połączeniu z tą amunicją. Bestia, po prostu mała, ale bestia. Mały, ale wariat, jak to się mówi. I właśnie tak mówiąc jeszcze o tym moim kanale, to on powstaje, także naprawdę jeżeli, znaczy praktycznie, jeżeli ty w tym momencie oglądając to
i ci się to podoba, to naprawdę to wystarczy mi sam komentarz, że jest fajnie i już będzie mi weselej. Także jeżeli nie masz co robić, jeżeli masz chwilę wolnego czasu, to napisz, że nie wiem, że fajnie się to ogląda, że słabo ci się to ogląda, bo są te czarne paski po bokach. Niestety nic z moim monitorem nie zrobię, przepraszam bardzo, ale no, monitor mam jaki mam. Oczywiście staram się teraz zbierać na nowy, ale jakoś mi to się przedłuża w czasie, także z góry przepraszam, jeżeli jakoś to obniża ci komfort oglądania. Ale mam nadzieję, że jeżeli chodzi o samą treść, a nie formę, to jest dobrze. Przynajmniej mam taką nadzieję. No, takie widzicie, to ląduje się tym samolotem bardzo fajnie. Nieźle. Bo tak może powiem. Dobra, się przeładuje i jak coś się zacznie dziać, to włączę nagrywanie, bo to tutaj będzie nudy, nudy, jeszcze raz nudy i szukanie tych ostatnich gości. Dobra, ostatni koleś się pojawił. Tutaj widzę, że P3 rozpoczyna szalony pościg za naszym B5N2. Nie wiemy, dokąd ten pościg doprowadzi, ale spróbuję go jeszcze... No bo trzy fragi, co tam. Zawsze lepiej wyglądają 4 na statystykach. Miejmy nadzieję, że ten K44 sobie nie poradzi za szybko z tym P3. Oczywiście, dlaczego nie, ale jeszcze chciałbym się wpisać jeszcze raz na listę fragów w tym meczu. Nie, miałem wrażenie, że te japońskie maszyny mają jakiś strasznie wąski ten kokpit. Ale to może tylko moje wrażenie. Klaustrofobia może człowieka złapać. Dobra, chodź tu. Ale myślę, że to będzie tylko formalność. Ponieważ on już tak się dymi. I jest czwarty. A tutaj puścimy dymek, przelecimy przez całe pole bitwy, obwieszczając nasze zwycięstwo. No i dobra, widzicie, że tym samolotem można bardzo dużo zrobić. Jest bardzo łatwy w pilotażu, bardzo fajny, szybki, dosyć zwrotny. Nic, tylko latać. I widzę, że koleś musiał wylądować. Przelecimy jeszcze przed nosem. I jeszcze się tamci zderzyli. No i myślę, że jeżeli chodzi o tą maszynkę, to będzie tyle. Na razie myślę, że będę maszyny do nagrań wybierał dosyć losowo. Te, które będę chciał, to nagram. Dopiero potem, jak się okaże, że coś z tego będzie, że ktoś jednak będzie chciał mnie oglądać, to zobaczymy. Także dzięki, że poświęciłeś swój czas. Pamiętaj, żeby coś tam napisać w komentarzu, jeżeli łaska. I dobra, cześć i do usłyszenia.